I po krótkiej przerwie na naszej kanapie szczecińscy radni Urszula Pańka, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. I Piotr Kęsik, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam, dzień dobry. Dzisiejsza debata polityczna, dlatego tak z nazwy zostaje debatą polityczną, bo chyba nie do końca o politycznych sprawach będziemy rozmawiać, a mianowicie spróbujemy trochę podsumować regaty, finał regat The Tall Ships Races. Trochę od strony tego, jak ewentualnie radni szczecińscy na to spojrzeli. Trochę być może uda nam się jednak wyciągnąć jakieś minusy. Od tego mamy tutaj Grzegorza, który też prześledził internet. Ale na początek krótkie pytanie. Państwo zakładam, że uczestniczyli, jak się podobało. No oczywiście, więc myślę, że od polityki jednak nie da się tak całkiem zdystansować. Myślę, że to wydarzenie, finał regat The Tall Ships Races, było wydarzeniem bardzo ważnym dla naszego miasta. Tą wagę czy rangę tego wydarzenia na pewno podniosła tutaj dobra współpraca wojewody, marszałka, którzy zadbali o to, by prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, uczestniczył w inauguracji tego finału. Myślę, że my jako szczecinianie, czy też mieszkańcy Pomorza Zachodniego, bo chyba trzeba tak szerzej spojrzeć na te regaty i na nasze miasto jako metropolię, która jednak wokół siebie gromadzi miejscowości mniejsze, ale również tutaj pogranicze, więc wydaje mi się, że tutaj zdaliśmy egzamin i wszyscy staraliśmy się, by to wydarzenie rzeczywiście było odpowiedniej rangi. Szkoda tylko, że nie dostrzegły tego media ogólnopolskie. Zarówno te telewizja, jak i prasa, również radio. Wielka szkoda. Przepraszam, chyba jeden z głosów internautów krytycznych, że właśnie mało było w Polsce w mediach ogólnopolskich. Pojawiły się głosy, że no, w porównaniu na przykład do odbywającego się równolegle festiwalu Woodstock, niestety tego Szczecina było za mało. A szkoda, bo myślę, że również mój tutaj kolega podkreśli to, że wrażenia, które mogliśmy przeżyć dzięki prawie setce przecudnych jachtów, jednostek pływających, są niepowtarzalne i w żadnej części naszego kraju, no może jeszcze Gdańsk, Sopot, bo również tutaj Bałtyk może im dostarczyć takich emocji, nie można przeżyć, więc to jest coś cudownego, coś niepowtarzalnego, a przy tym należy oczywiście powiedzieć, że towarzyszyły tym regatom bardzo liczne wydarzenia kulturalne, sportowe, o których pewnie tutaj była mowa i będzie mowa. Mieliśmy jako mieszkańcy Pomorza okazję, naprawdę okazję zaspokoić potrzeby, począwszy od tych najmłodszych, dla których miasto zorganizowało strefę zabawy dla dzieci, poprzez tych, którzy chcieli sportowo spędzić czas, jak również tych, którzy czekali na Nelly Furtado czy inne gwiazdy, które były zaproszone, czy innych artystów, bo ładniej należałoby powiedzieć, więc tutaj naprawdę zła jestem strasznie, że tak ogromny wysiłek organizacyjny, który ja bardzo pozytywnie oceniam i logistycznie było to dobrze zaplanowane, to jednak było słabo sprzedane i to pewnie będzie w tych raportach, o których tutaj mój poprzednik mówił i pewnie my jako mieszkańcy i my jako radni będziemy o to zabiegać. Pytanie, na ile zabiegać. Możemy w tym przypadku mówić o jakiejś tam winie organizatorów, a na ile no jednak media rządzą się też. Ja nie mówię w kategorii winy, ja mówię w kategorii faktu, że tak było, że za słabo byliśmy zapromowani i tyle. A z jakiego powodu, to jest jak gdyby inna sprawa, trzeba by było tutaj dotrzeć do tego. Trochę się pojawiło tutaj nieścisłości, jeżeli chodzi o obliczenia, ile tych ludzi się przez wały Chrobrego i Łasztownie przetoczyło. Tutaj radna Jacyna Witt, której akurat dzisiaj nie udało nam się zaprosić, trochę swoje wyliczenia zrobiła, jakby spróbowała odnieść się do tych 2 750 000, które podała policja i podał Urząd Miejski. Wyszło jej w jej obliczeniach, że jest to praktycznie fizycznie niemożliwe.
nie wiem, kto popełnił błąd i pytanie też, na ile to jest aż takie istotne, czy to był milion ludzi, dwa, czy 2,5? Znaczy akurat ta radna, czyli Jacyna Wilcz, słynie z tego, że w naszym mieście jej się nic nie podoba. W związku z tym nie należy się specjalnie zastanawiać nad ani wypowiedziami, ani obliczeniami tejże radnej, bo jeżeli ktoś z natury neguje wszystko, no to jego wiarygodność jest pod dużym znakiem zapytania. Naprawdę nie ma znaczenia, czy nas odwiedziło 2 miliony ludzi, czy 1 500 000 ludzi. Ważne jest to, że po raz kolejny miasto Szczecin pokazało, że jest w stanie zorganizować imprezę na poziomie światowym i nie należy bać się tego sformułowania. To, co się wydarzyło przez ostatni weekend, to była impreza o znaczeniu międzynarodowym, ale też no, rangi światowej. Nelly Furtado, no to tak jakbyśmy stanęli w jednym rzędzie przez te dwa dni z Barceloną, z Liverpoolem, z Lyonem, z Nowym Jorkiem i Szczecin. No proszę Państwa, jest to coś, co mnie osobiście bardzo cieszy i mam nadzieję, że jesteśmy przynajmniej w części, jako mieszkańcy Szczecina, z tego faktu dumni. Nie wszystko się udało, wiadomo, przy tak dużej imprezie zawsze się znajdzie coś, co należałoby poprawić. No ale o tym trzeba, należy pamiętać, wyciągnąć wnioski na przyszłość i zastanawiać się nad tym, aby ta, czy też podobna impreza na podobnym poziomie, albo jeszcze wyższym, na stałe wpisała się w charakter i oblicze naszego miasta. No udało nam się i powoli to staje się faktem, zmieniać oblicze i wizerunek. Ludzie, którzy przyjechali w tych dniach do Szczecina, pojadą do swoich domów i będą mówili, że no było gorąco, ale Szczecin to fajne miasto. To nam się podoba. Jeżeli pan pozwoli, ja myślę, że takie personalne wycieczki to nie są potrzebne. Radny jest po to, szczególnie opozycyjny, by jednak krytycznie patrzeć na zjawiska, które mają miejsce w mieście. I taka jest rola radnej, posła, żeby próbować wyciągać to, co jest słabe, tak? I wydaje mi się, że należy jasno powiedzieć, jakie kryteria były przyjęte, że tak, a nie inaczej pani Małgorzata Jacyna Wilcz to wyliczyła. Ja uważam, że najważniejsze, że impreza się udała, że tłumy ludzi odwiedziły Szczecin, że mieszkańcy mieli atrakcyjnie zaproponowany czas, zresztą on jest bardzo fajnie wydłużony, bo przecież przed nami festiwal fajerwerków, nie tylko szczecinianie, ale również goście z nadmorza docierają do nas, więc wydaje mi się, że raczej idźmy w tą stronę, tak? Szukajmy tego, co dobre, ale słuchajmy tych, którzy mówią, co nam się nie udało. Ja dzisiaj na przykład na forach wyczytałam, że sporo ludzi, którzy, przedsiębiorców miało tutaj pretensje, że nie było pewnej korelacji, za dużo było takich, a nie innych stoisk, nie te, a inne miejsca. Również od mieszkańców dostałam takie informacje mailowe, że dlaczego tak drogo, że butelka wody, która kosztuje tam 90 groszy, no kosztowała 300 czy 500% drożej. Potem przedsiębiorcy się tłumaczą, no dlatego, że tak drogo musieliśmy za te plastry płacić. Ciężko w dzisiejszych czasach regulować ceny na wolnym rynku. To są takie niuanse, oczywiście o nich trzeba rozmawiać, ale trzeba jednak ogólnie popatrzeć na to wydarzenie, które jest za nami. Ja patrzę ogólnie i zadaję pytanie, jaki interes ma policja i cały system i aparat, który jest wyspecjalizowany w liczeniu ludzi, żeby zaniżać liczbę 2 700 000. Ma policja interes czy nie? No nie ma. A pani radna Wilcz i owszem ma, bo ona chce, żeby to, z czego Szczecin jest dziś dumny, sprowadzić do jak to ona mówi, formalno. Chce pan rozmawiać o pani Małgorzecie, a my mamy rozmawiać o Tolszipach. To nie ma sensu, naprawdę. Ale to ja się odnoszę tylko do słów koleżanki, twoich słów. No myślę, że naszej koleżanki, tak? Nie, do twoich słów się odnoszę, mówiące o prywatnych wycieczkach. No dobrze, ale tak jak powiedziałem... Jest ważne to, że impreza się odbywa, jest ważne to, że zmieniamy, tak jak powiedziałem, wizerunek naszego miasta i jest ważne również to, że ci wszyscy, którzy pojechali do domów, rozjechali się z naszego pięknego miasta, jeszcze raz to powtórzę, jak będą rozmawiać przy kolacji ze swoją rodziną, będą o naszym mieście mówić
fajne miasto. Na pewno komentarze są takie, panie redaktorze, że 6 lat temu i w tym roku no w zasadzie są porównywalne te wydarzenia. Mamy oczywiście lepiej przygotowane miasto od strony no chociażby bulwarów i naszych doświadczeń. Niemniej ilość osób, która nas odwiedziła, była taka sama. Jeżeli mowa o komentarzach, ja przeproszę, bo mamy tutaj Grzegorza i on też trochę przekopał internet. Zobaczmy co. Znaczy tak, o tej liczbie uczestników też było troszkę głośno, chociaż wielu internautów stwierdziło, czy to jest akurat takie najważniejsze w tej całej dyskusji. Ja też tak myślę, że to nie jest najważniejsze. Bardzo ciekawym doświadczeniem było to, że w ostatnich dniach pojawiło się więcej pozytywnych komentarzy internautów niż negatywnych, a szczecińscy internauci, wiadomo, słyną z narzekania na wszystko. Nie tylko szczecińscy, ale generalnie lubimy sobie ponarzekać, no to taka cecha nasza. Grzegorz się głównie zna na szczecińskich internautach. A tutaj dało się zauważyć, że jednak było więcej tych głosów na plus niż na minus, co chyba też dobrze świadczy o tej imprezie. Ale bezwzględnie, też tak uważam, że należy tutaj więcej plusów i tych mocnych stron. Oczywiście. Było, potknięcia były i te nieszczęśliwe wypadki i różne sytuacje, natomiast na pewno służby, policja, straż miejska, organizatorzy, ja myślę, że od strony organizacyjnej naprawdę pochwała i podziękowania się należą, bo wszystko było dopięte. No, z mojej strony, tak jak powiedziałam, najsłabsza była kwestia promocji, no i jednak może tych opłat za wysokich, które być może targi, czy międzynarodowe targi za dużo tutaj sobie przeliczyły, być może za dużo akredytacji było wydanych, czy pozwoleń, tak, to ale to będą poprawki pewnie. To jest coś, co będzie skutkowało na przyszłość, bo stoisk było za dużo, one były za drogie, każdy, kto zajmował się gastronomią, zdaje się, wyszedł im minus, a to nie powinno być tak, że tylko targi są zaspokojone finansowo, a ci, którzy tu przyjechali, niestety nie. Ale to jest marginalna sprawa. Dziś to jest taki wpis OLO, więcej takich imprez proszę. No i właśnie to jest taki przyczynek do tego, żebyśmy się naprawdę zastanowili nad cykliczną imprezą, raz na 6 lat, żeby Szczecin wpisał się w ten katalog imprez w okresie letnim. No mamy ten Piromagic, który będzie w ten weekend. Być może należałoby się zastanowić, żeby podnieść rangę tej imprezy i zrobić. Ja wiem, jak to zabrzmi, ale proszę wziąć to naprawdę pod uwagę. Na przykład Mistrzostwa Świata, żeby nie 2, 3, 4 ekipy z 4 państw prezentowało swoje pokazy, ale właśnie z całego świata, żeby tutaj przyjeżdżali, żeby to trwało kilka dni też z jakąś, no nie wiem, super gwiazdą formatu międzynarodowego. Może trzeba pomyśleć też, żeby regaty kiedyś wystartować, a nie tylko kończyć. No tak, ale regaty mogą się odbyć, finał regat może się odbyć, zdaje się, raz na 6 lat w danym mieście. Mówię o starcie regat, albo zostać chociaż etapem, bo to chyba też jest możliwe. Możliwe, rzeczywiście jest to jakiś pomysł, ciekawy, czy regulamin na to zezwala, no bo my mamy cyklicznie Dni Morza, które też są dość fajną imprezą, już nie tylko piwo i kiełbasy, ale też i o wyższym poziomie kulturalnym. No, ciekawe. Trzeba będzie się na tym zastanowić. Na pewno musimy dbać o ten wizerunek Szczecina jako miasta morskiego i dbać o to, żeby wchodzić w obszary jednak turystyczne, dbać o bazę hotelową, wspierać tych przedsiębiorców, którzy o to dbają, a potem te inicjatywy związane z Tollshipem, ale również przecież budujemy halę widowiskowo-sportową, mamy basen, w związku z tym mamy możliwości organizacji wielkich wydarzeń i mamy logistycznie też przećwiczone to i wiemy, że się sprawdziliśmy, więc czekamy my mieszkańcy, my radni na pewno będziemy wspierać takie propozycje pana prezydenta, które będą racjonalne i będą dla nas, dla mieszkańców tego miasta. No, zakładam, że jedynym problemem przy organizacji takich imprez typu finał Regat de Tollship Races to jednak mogą być w jakimś tam momencie pieniądze, bo to troszkę kosztuje. Pieniądze są, zaczynamy i kończymy na pieniądzach, taka jest prawda. Możesz mieć najlepszy pomysł na świecie, jeżeli nie masz sponsora i środków, żeby ten pomysł zrealizować, to on się nigdy nie ziści. No tutaj żeśmy się przygotowywali, zdaje się, 3 czy 4 lata temu kupując prawo do organizacji na sesji Rady Miasta, radni się wypowiadali, że to chory pomysł, ale jak czas i rzeczywistość dnia dzisiejszego i tych niedawnych minionych pokazało, były to najlepiej wydane pieniądze, jeśli chodzi o promocję naszego miasta.
To dziękujemy za tą opinię wtedy opozycji. Tak jak tutaj Grzegorz już w naszej rozmowie wcześniej też wspominał, oprowadzał dziennikarzy ogólnopolskich po Szczecinie i podobno byli bardzo zadowoleni i z regat, i z całego... Z regat i jeszcze z samego miasta, bo no, warto wspomnieć, że na Szczecin jest dość specyficzny, gdyż dosłownie kilka minut, kilkanaście minut od ścisłego centrum znajdujemy się w zupełnie innym miejscu, na łonie natury, w Parku Kastrowicza, w Lesie Arkońskim. Ja myślę, że na pewno jesteśmy wyjątkowym miastem, miastem, które w jednej trzeciej jest wodą, zielenią i tą infrastrukturą, w której żyjemy i mieszkamy. Natomiast na pewno my tutaj powinniśmy podziękować wszystkim wolontariuszom, bo to oni świadectwo o naszym mieście wydawali, bo to oni spełniali każdą zachciankę naszych gości, to, o czym też możemy wyczytać na różnych forach, więc im naprawdę serdeczne podziękowania. Na pewno robili to z miłości do naszego miasta i to jest najcenniejsze i im naprawdę chylę czoła i bardzo dziękuję. To w takim razie ja też Państwu powoli dziękuję. Dzisiaj zgodni radni Urszula Pańka i Piotr Kęsik. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Na naszej kanapie. Dziękuję Państwu. Muszę w końcu Państwa zaprosić i dobrać jakiś taki temat, żeby rzeczywiście było jakieś spięcie bardziej polityczne. A na razie cały czas zdarzają mi się tematy bardziej miłe i wszyscy są za. Bo telewizja jest miła. Bo to jest takie uniwersalne wydarzenie, więc tutaj naprawdę można tylko się cieszyć z niego. Więcej takich wydarzeń. Natomiast jak w drugi dzień finału w jednej z telewizji komercyjnej niedoinformowany redaktor, pokazując paradę załóg, użył takiego sformułowania: parada kończąca z lot żaglowców w Szczecinie, to myślałem, że... Za duże. No cóż... Taka niebieska. Różni dziennikarze, różnie poinformowani. My staramy się być rzetelni. Cóż, dziękuję Państwu za debatę polityczną. Za chwilę przerwa na serwis informacyjny Telewizji Pomerania, po którym trzecia część naszego programu. Zapraszam.